Jest jeszcze jeden słoń tutaj w tej menażerii, o którym do tej pory tutaj dzisiejszego wieczora nie było mowy, i to w jakiś sposób wyjaśnia stanowisko świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w tych sprawach ważnych dla państwa i narodu. I tym słoniem w menażerii niewymienionym jest masoneria. Tak, jest coś takiego, są organizacje tajne. I proszę pana, to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, jak mogło dojść do ukonstytuowania się rządu Jana Olszewskiego. A to jest jedna z odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że ten wypadek przy pracy nastąpił być może także i dlatego, między innymi, że Jan Olszewski jako wybitny mason z punktu widzenia innych graczy tej sceny politycznej zdawał się dawać jakieś rękojmie przewidywalności. Prawda? Sądzono być może, że po tej linii Jan Olszewski będzie jakby to powiedzieć, no, mieścił się w dopuszczalnych w post-PRL-u granicach. No ale te granice zostały przekroczone, więc i ten rząd został zmieciony. To o tym, proszę państwa, że Jan Olszewski był jednym z reaktywatorów masonerii jeszcze w latach PRL-u, to on sam opowiedział. Państwo nie musicie mnie wierzyć na słowo, jest taka książka Wywiad Rzeka z Janem Olszewskim. To jest taki paradoks, ja o tym wspomniałem, o tym w pewnym ogólniku, kiedy tu mówiłem o Solidarności, o tym, że polska inteligencja była zlewicowana, że była generalnie na lewo. No to jest tego przykład, prawda? Jan Olszewski, który pełnił obowiązki lidera polskiej prawicy w latach 90., prawda? Jan Olszewski sam przedstawiał się jako socjalista z ducha, jako dziedzic tradycji PPS-owskiej, no i sam opowiadał w takim długim wywiadzie Rzece o tym, jak to oczywiście z motywów patriotycznych przystąpił bardzo aktywnie do działalności w loży wolnomularskiej. No więc, proszę państwa, tak, taki mają problem Polacy, że socjaliści pełnią u nich obowiązki liderów prawicowych.